Dzisiaj Pan Jezus przestrzega nas przed chciwością. Chciwość może polegać na tym, że ja chcę, żeby było tak, jak ja chcę. Na przykład człowiek, który z tłumu wzywa do Jezusa: Jezus, ja chcę, żebyś powiedział mojemu bratu, żeby on mi oddał część pieniędzy po śmierci taty, które należy do mnie. Ja chcę te pieniądze. I może być człowiek zafiksowany, na przykład to może być nawet w nas w rodzinie, coś takiego, że jesteśmy na naszym ja chcę zafiksowani. Ja chcę, żeby mój brat oddał mi dług. Jak często się to może spotkać w rodzinie. Albo ja chcę, żeby mój sąsiad mi oddał dług. I to ja chcę będzie takie silne, że to będzie kierowało życiem człowieka. Ja chcę więcej pieniędzy. Nawet to ja chcę może tak wyglądać, że człowiek chce wykorzystać Pana Boga. Panie Boże, powiedz tym ludziom, żeby oni już zrobili nareszcie to, żeby mi ktoś coś oddał. Ale taką postawę dzisiaj Pan Jezus nazywał głupotą, bo człowiek gromadzi skarby dla siebie. Głupota polega na tym, że człowiek się koncentruje na gromadzeniu skarbu dóbr materialnych, dóbr doczesnych, a nie docenia, bo tu jest może tak, że owszem, dobra duchowe są ważne, ale człowiek się skupia na dobrach materialnych, czyli nie docenia dobro duchowe. Bogacenia się w Bogu nie jest dla niego aż takie ważne. Jest na tym skupiony. I dzieje się to wtedy, kiedy człowiek swój wysiłek koncentruje na dobrach materialnych. Może to być na zwiększeniu dóbr materialnych, a może być po prostu na dobrach materialnych. Dzisiaj możemy zauważyć tendencję, że ludzie są bardzo zmęczeni, zabiegani, szczególnie młodzi. Kapłani też mogą być, zakonnicy mogą być zabiegani. Mają tyle spraw, tak dużo mają spraw, są tak zmęczeni, że mogą dojść do takiego stanu pustki, że nie są bogaci w Bogu. Są bogaci w cudzysłowie w zajęciach, mają bardzo dużo na głowie, ale brakuje im bogactwa w Bogu. I to też może być głupotą. Głupota, która może brzmieć: chcę wszystkim dogodzić. Kiedyś jeden z naszych kapłanów dominikanów powiedział takie proste zdanie, często to było jego pouczeniem, mówi on podczas spowiedzi: jeszcze się taki nie urodził, żeby wszystkim dogodził. Nawet Pan Jezus nie dogodził wielu ludziom. Nawet dzisiejszej Ewangelii człowiekowi, który chciał od niego, żeby załatwił sprawę, Pan Jezus nie dogodził ją. A nawet można pójść dalej, że Pan Jezus wielu ludziom nie dogodził, faryzeuszom, którzy go w końcu i zabili, bo nie na to przyszedł, żeby dogodzić innym ludziom. Nie przyszedł na to, żeby słuchać pożądliwość i chcenie innych ludzi. Właśnie Pan Jezus słuchał Ojca, był bogaty w Ojca. I właśnie mądrość polega na tym, żeby się bogacić u Boga. I przykład dzisiejszego błogosławionego naszego patrona jest przykład człowieka, który bogaty był w Bogu, który bogacił się w Boga. Ubogi człowiek,
брат законний, францішканін, який з молодих віку очув до поволання, поставив свої релації з Богом на перше місце і услышав голос Ojca, głos Jezusa, pójdź za mną. W dzisiejszej Ewangelii głupiec nie słyszy Boga. On się jest ciągle zajęty. Jeszcze, co jeszcze, co jeszcze? Aha, takie plany. On nie słyszy Boga. On nie radzi się, powiedzmy, z Bogiem. On nie dziękuje Bogu. Mówił, Panie Boże, dziękuję Ci. Powiedz mi, jak mam rozporządzić tym dobrym? Może mam rozdać to, co mam nadmiar? Może by mu Pan Bóg powiedział, rozdaj, przebacz, odpuść. Nie, on nie słyszy Pana Boga. On słyszy swoje chce. On nie jest wsłuchany w Boga. To jest jego problem. Aż w końcu, bach, Pan mówi, dzisiaj kończysz życie. Jak to? Jeszcze miałem tyle planów. No właśnie. Twoje plany. Stawisz siebie i swoje plany na pierwsze miejsce. Prośmy dzisiaj naszego patrona o to, żeby on nas nauczył być dobrymi pasterzami w pierwszym rzędzie swojego życia, aby wszystko, co nam powierzano, powierzono nasz duch, dusza, ciało, było skierowane na to, żeby bogacić się w Bogu na pierwszym miejscu. I żebyśmy słyszeli to, jak tym wszystkim dobrem, które Pan Bóg nam daje, według Jego woli rozporządzać tym dobrem, żeby być też, kiedy jesteśmy dobrymi pasterzami dla swojego życia, być dobrymi pasterzami dla tych, których Pan daje nam w naszym życiu. Amen.